Dzień dobry, moi drodzy. Witam was, zagrajmy w Cywilizację Piątka. No War Challenge. I jest 25 rok naszej ery, a my już od dawna jesteśmy w średniowieczu. Robimy sobie, moi drodzy, Chichen Itza. Stwórz wielkie dzieło. Przejdźcie tutaj. Asurbanipal wszedł w średniowiecze, no i ogólnie już wchodzą gracze komputerowi w średniowiecze. O, Polinezja. Dobra, i w następnej turze, jeżeli ktoś nie zachmędzi sprzed nosa, stanie tutaj Chichen Itza. Przybędzie Krezal, przybędzie Zielony Ptak, przybędzie Ach, Kantyna. Oto słowo Boże. Itza przybędzie. Dobra, buduj kopalnię.
spróbujmy Petrę zrobić. Bo po wynalezieniu archeologii będzie mi ona dawać jeszcze kulturę. I dodatkowo daje mi punkty wielkich inżynierów. Dobra, następna tura. Z chęcią nawiążemy z wami współpracę. Dobrze, że nie zdecydowałem się na wyrocznię. Następna tura. Dobra, przyjmijmy, moi drodzy, estetykę.
Dobra. Ale ja punkty wiary będę sobie, moi drodzy, chomikował. Na wielkich inżynierów i tak dalej, których będę mógł robić od epoki przemysłowej. Moje kije wcale nie są ostre. Teraz idziemy, moi drodzy, sobie w Notre Dame. To będzie wymagało troszkę technologii. Dobra, wielki mur możecie sobie wznosić. Dobra, teraz przejdźcie tutaj. Następna tura. Tutaj kolejną farmę.
zbuduj tu farmę. Dobra, i zyskaliśmy plus 1 do żywności, zdaje się, plus 1 do produkcji na tych polach, na polach pustyni. Kupmy sobie, moi drodzy, uniwersytet. I postawmy w 5 tur Oxford. Jak na razie moja druga karawana śpi. Dobra, przyjmijmy ambasadę. Jesteś w cholerę daleko i bardzo dobrze. Ale że te żaden wielki inżynier mi się nie pojawił. Dobra, tutaj zbuduję w akademię, panie wielki naukowiec. Tutaj na pustyni.
rozwińmy religię zatem. Społeczność religijna plus 1% do produkcji za każdego wydawcę. I wędrowni kaznodzieje. Dobra, rozwijmy religię. Dobra. Przy okazji pogadajmy sobie z Marią Teresą. Kadzidło za bawełnę. A, ty nie masz w ogóle złota. Ty masz minus 3 złota na turę. Rob, przetrwawaj tury szybciej. Dobra, następna tura. Teraz poślę moich robotników, żeby zabudowali te dwa pola.
Dobra, zabudujcie te dwa pola. To i to. A ja skończę turę. Dobra, mamy darmową technologię. Więc wchodzimy aktualnie, moi drodzy, w renesans. I spróbujmy wybudować, moi drodzy, sobie Hagę Sofię. Nikt jeszcze nie wszedł w renesans, więc będziesz tutaj prowadził działalność kontrwywiadowczą. Następna tura. Buduj tutaj kopalnię. Kolejna tura.
Obraz twórz wielkie dzieło. Następna tura. Dobra. Ty też nie ma złota. Wszyscy są jakoś dziwnie biedni w tej grze. To teraz przejdźmy do huty. A potem do prasy drukarskiej. Oczywiście akceptuję umowę. Dobra. Następna tura. Dobrze, że mnie wszedł w Boron Budur, tylko w Hagię Sofię. Bo teraz bym cierpiał.
Następna tura. A idź, niestety. Ale produkcja zmieni mi się w złoto, moi drodzy. Zatem buduj Notre Dame. I przy okazji, byś to szybciej robił, to kupić warsztat. Buduj kopalnię. Następna tura. Potem tu kopalnia, a następnie, moi drodzy, tu kopalnia. A, przy okazji zaświecę światło, bo coś ciemno. Notre Dame powstaje za 7 tur. Dobra, mam możliwość przyjęcia ustroju, więc przyjmijmy
sportowe, zadowolenie zostaje dodawane do kultury. Dobra, zaakceptujmy ten deal handlowy. Mamy, moi drodzy, złotą erę. Bingo, która trwa w dodatku o 50% dłużej. Jeszcze 4 tury do powstania Notre Dame. Wejdźcie tu, 3 tury. Mam nadzieję, że mi nikt w końcówce nie ubiegnie. Dobra, Elżbieta, która jest najbardziej uśmiechnięta, buduj kopalnię.
dziwię się, że mi nie generuje wielkich inżynierów. Bo wielki inżynier to de facto chodzący darmowy cud. Bo jeżeli go wykorzystać do przyspieszenia produkcji. Następna tura. I zaakceptujmy. Myślę o tym, żeby tutaj miasto zrobić. Mielibyśmy dostęp do żelaza, do kamienia, do tego, do kadzidła, do koni. Dwie oazy do rozwijania. Tylko najpierw chciałbym walnąć, moi drodzy, sobie hutę. Dobra, najdłuższym cudem jest aktualnie kaplica Sykstyńska, więc budujmy. Właśnie narzekałem, że nie pojawiają się wielcy inżynierowie. Więc walnijmy w jedną turę kaplicę Sykstyńską. Po prostu trzeba umieć odpowiednio wykorzystywać mechaniki gry. To powinno mi dodać plus 10 do kultury. Dobra, teraz huta. Z hutą mi szybko pójdzie. A następnie robimy osadników i wreszcie zakładamy miasto. No i wreszcie zaczyna to jakoś wyglądać. Dominujemy, jeżeli chodzi o punktację. Bo głównie głównie stawiamy na rozwój cywilny, nie wojskowy. Dobra, następna tura.
jeszcze jedna tura i huta będzie gotowa. To jest plus 8 do produkcji, więc będziemy mieli naprawdę potężną produkcję na tej stolicy. Dobra. Teraz w takim razie stworzymy sobie osadników. Po prostu nie chcę, żeby mi ktoś koło mojej stolicy wjechał. Chociaż teoretycznie tutaj też byłaby dobra pozycja. Dostęp do ryby, dostęp do trufli, dostęp do cudu świata. Dobra, rób osadnika, tu dzisiaj mieć dwie tury, a następnie zrobił jeszcze robotnika. Albo nawet dwóch. Jeden zajmuje, który zajmie się obrabianiem pól nowego miasta, a drugi, który zajmie się budową drogi. Robotnika, osadnik niech. Leci tutaj. Kadzidło, pola jedne, pola drugie. Kamień, żelazo. Same fajne rzeczy, w przyszłości być może ropa naftowa. Rób tu farmy.
lecisz tu. Ty lecisz za nim. I jeszcze jeden robotnik do budowy drogi. A wy skończycie tutaj zabudowę. Dobra, budujcie drogę do tego punktu. Wylećcie tu, wylećcie za nimi. My zróbmy sobie mennicę. Weźmy ten ustrój. Nie mogę wypłynąć nigdzie, więc... A zbuduj tu święte miejsce. Albo nie, tam pójdzie i zbuduje w święte miejsce. Wyprzejdźcie tutaj.
Wy zbudujecie tu farmę. Ty założysz tu święte miejsce. Dobra, rób spichlew. Ty rób targowisko. Dobra, ale myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Do zobaczenia, cześć, trzymaj.